Chyba każdy miał przyjemność bawić się z Monopoly w jej papierowej odsłonie, albo chociaż z jakąś jej podróbką w formie eurobiznesu. Dzisiaj jednak zajmiemy się jej cyfrową odmianą o dumnej nazwie Monopoly Millionaire. Już na samym początku wita nas trójwymiarowa grafika. Należy wybrać, którym pionkiem mamy zamiar się poruszać, na jakim poziomie trudności chcemy grać oraz jaki będzie maksymalny limit pieniędzy do zarobienia. Po wykonaniu tych czynności możemy chwycić za wirtualne kostki do gry i liczyć na to, że los się do nas uśmiechnie. Zasady Monopoly są chyba wszystkim znane. Kupujemy posiadłości, budujemy hotele i pobieramy opłaty. W Monopoly Millionaire dochodzą jednak dodatkowe aspekty, takie jak specjalne karty, dzięki którym możemy na przykład ukraść czyją posiadłość albo odkupić ją za grosze. Największą różnicą względem klasycznej wersji jest czas rozgrywki. Wszystkie ruchy wykonywane są natychmiastowo, nie trzeba też się martwić liczeniem pieniędzy. Dzięki temu cała rozgrywka sprowadza się do około 30 minut. Nasze pionki również nie są już tylko po to, aby ładnie wyglądać. Możemy je ulepszać. Przełoży się to na wyższe zarobki i nagrody. Grać możemy zarówno z komputerem, jak i z znajomymi. Multiplayer polega na przekładaniu urządzenia z rąk do rąk. Osobiście polecam jednak położenie tabletu na stoliku. Możemy również grać na kilku urządzeniach podpiętych pod jedną sieć Wi-Fi. Podsumowując, Monopoly Millionaire nie jest idealny. Limit pieniężny potrafi w niektórych momentach zabić całą rozgrywkę. Jest to jednak świetna gierka, która z całą pewnością zainteresuje zarówno starszych, jak i młodszych rekinów biznesu.